Dzień dobry. Witam serdecznie. Ojejo, słuchajcie, to jest taki trochę uśmiech przez łzy, bo powiem szczerze, dawno się nie stresowałem. Tak, Airsoft subuje 12 miesięcy. Tak jak dzisiaj odprawiam streama. Przechodziłem przez to samo i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie warta. Nie no dobra, kto to? A tak swoją drogą to było chociaż COS więcej jak samo pisanie D. Milczy. Nie no, słuchajcie, z żadną laską z Goats nic się nie wydarzyło, no. Izak, trzymaj się i miej wajebane na innych. Prawdziwi widzowie z tobą zostaną i będą cię wspierać. Choćbyś zdradził Paulinkę 3., 4. i 10. raz, i tak będziemy z tobą, bo to nie nasza sprawa, jakie masz libido, potrzeby i fantazje. Nie no, miło, że ktoś tutaj na pewno nie chce mi się pakować do mojego prywatnego życia, tylko oglądać moje streamy, po prostu to akurat miłe. Donate $2 amerykańskie od wygodnekanapy.pl. Jakaś zniżka będzie? Będę jakieś kroki prawne podejmował wobec Natana? Nie sądzę. Nie sądzę. Tak czy siak, już wiesz, mleko się rozlało, że tak powiem. I teraz po prostu trzeba odpowiedzieć za swoje błędy. Ale tak jak donate mówię, $5 jestem gotowy, żeby się z tym mierzyć. W sumie to z dwojga złego lepiej, żebyś cheatował IRL niż w CS-ie. Żona wybaczy, a Valve nie. Niepotrzebnie tylko ustawiłeś aimlocka na cipci baseniary, bo to już jasno na Overwatchu robionym przez Paulinkę wyszło. Pewnie duża część tego hejtu też była zasłużona, bo tak jak mówię, no, trzeba odpowiedzieć za swoje błędy, ale też bardzo doceniam wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś tam się wstawiali za mną, którzy starali się mnie pocieszyć, powiedzieliśmy jakieś słowa. No często też, słuchajcie, słowa krytyki, ale jednak trzymając za mnie kciuki, więc to jest bardzo, bardzo dla mnie miłe. Też może być w to wplątana, powiedzmy. No, najgorsze faktycznie w tym wszystkim jest to, że nie możemy tego sobie z Paulinką wyjaśnić między sobą tylko i wyłącznie. Bo już z różnymi rzeczami sobie radziliśmy razem z Paulinką prywatnie między sobą. Teraz to wszystko rozlało się na pewno szerzej. Ale no słuchajcie, no jakby z Paulinką, mimo tego, że teraz wiadomo, że nie jest to najłatwiejszy czas dla nas obojga, żeby sobie budować zasięgi na tym, bo to nie tędy zupełnie droga, no. Dla mnie przede wszystkim ważne jest, żeby też nie chować głowy w piasek, tylko też wejść trochę do ludzi, powiedzieć trochę o swoich uczuciach, powiedzieć też, podziękować też za wsparcie, przeprosić. I po prostu ludzie też chcą, żeby mi się ułożyło dobrze, nie? Mimo tego, że odpierdoliłem i tak jak powiedziałem, należy mi się na pewno jakiś wpierdol też emocjonalny od widzów, nie? Tylko też myślę, że widzowie też widzą, że cierpię z tego powodu, że też mi jestem źle. Z tym, co zrobiłem, jak to wyszło wszystko i różne kryzysy się zdarzają, tylko jakby, wiecie, nie zawsze, no wiadomo, ale no też na tym też trochę polega małżeństwo, tak, żeby rozwiązywać takie różne problemy, nie, żeby się komunikować i dogadywać i wiadomo, że czasami się dzieją różne rzeczy i czasami przychodzą kryzysy, ale ta dojrzałość też chyba polega na tym, żeby gdzieś tam te problemy rozwiązywać po prostu, no. Ja po kilkunastu latach małżeństwa też się czuję, jakbym spał ze swoją siostrą, także rozumiem, wiem jak to jest. Odmiana jest potrzebna. I tak jak mówisz, że nie wszystko jest czarno-białe. Cipcie małolat są na przykład różowe. Przynajmniej jej nie bijesz. To jest ta sama osoba cały czas, mam wrażenie. To jest nutka. Wiesz co, to jest na epidemicsound.com, po prostu jest taka playlista, tam się wykupuje pakiet na muzykę, żeby można było sobie puszczać to na streamach. I to jest playlista rockowa, ale jak się nazywał ten kawałek? Nazywało jakoś Fainting Goats. O, zajebiście. Fainting Goats, kurwa. Nazwa kawałka jest zajebiście, kurwa, zajebista. Marzy ci się otwieranie skrzynek do CS2? Dobrze trafiłeś, to jest dobra strona. Nudzi ci się otwieranie zwykłych case'ów w boomerze? Dobrze, to dostaniesz więcej case'ów na case battle'ach z innymi graczami. Wygrałeś wiele skinów, a chcesz mieć jednego? Nic prostszego, wejdź w tryb exchanger i wymień swój łup na swojego wymarzonego skina. Byłbym zapomniał, użyj kodu CYCUTV na ekstra bonus i doładuj konto przez wiele metod płatności. CSGO skins, bo gracz bez skina to jak żołnierz bez karabinu. A tak właściwie, to po co ty z nią jesteś? Bo dziecko ucierpi na tym tylko jeszcze bardziej. Zdradzałeś ją wcześniej, zdradzałeś teraz. A jeśli tak rozumiesz kochanie, to ja bym nie chciał być nigdy w taki sposób kochany. Zniszczyłeś im życie, cóż. Nie uważam, żebym zniszczył im życie, słuchaj. Wiesz, no na pewno dzieci na pewno czują, jak jest coś nie tak, no na 100%, nie? Donate $2 amerykańskie od widz. To widzę, że kolejne teksty. Śmieszne jest to, że ludzie przychodzą tutaj wbijać mi szpilę, słuchaj, no ale wiesz, no sam się za to prosiłem trochę, sam też się chcę trochę z tym zmierzyć, no w sensie odpalając streama, wiedziałem, że tak będzie, tak, wiedziałem, że będą takie komentarze, że też będą ludzie, którzy będą mnie cisnąć, którzy będą mnie trollować, którzy będą mnie też hejtować, którzy będą mnie krytykować,
którzy też będą wysyłać różne donaty, tak. Byłem tego w pełni świadomy, no, świadomy, nie jestem w internecie od wczoraj. Ale nie chcę chować głowy w piasek, słuchajcie, chcę się z tym jakoś zmierzyć. Chcę też wam pokazać, że na pewno będę chciał pracować nad sobą i będę chciał być lepszym człowiekiem. I tyle, no. Nie rozumiem, dlaczego ludzie są w takim szoku i czemu ta afera ma taki wydźwięk. Nie takie rzeczy przecież się w życiu zdarzają. Tym bardziej, ta afera ma już taki wydźwięk, bo ludzie się nie spodziewali tego, nie? Już zdradzałeś, no to skąd to zaskoczenie? Ja stanę w twojej obronie. W te brednie uwierzy tylko ktoś, kto nigdy nie próbował seksu w basenie. Jest to na tyle trudne, że właściwie niemożliwe. Moim zdaniem nic z nią w basenie nie robiłeś, tylko gdzieś indziej kropka chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Okej, okay. Masz prawo mieć swoje zdanie na ten temat. Od baseniara. Co myślisz o powiększaniu ust? Mam nowe, ale nie ma dużej różnicy, bo miałam duże usta wcześniej. I'm gonna take off for somebody. Tydzień temu nie wiedziałam, kim jesteś, a teraz cały czas chodzisz mi po głowie. Jak zrobię sobie jakiś urlop w Warszawie, to się widzimy? Opijemy odcinek. No właśnie, o tym mówię, słuchajcie, że jest czas, żeby się zmierzyć z tym wszystkim, no. Izak, trzymaj się, jesteśmy z tobą, mimo że zdradzasz żonę regularnie od lat, ale każdy w małżeństwie tak ma. Ale, Izak, ale nie ma tak się co jest, przejmować, no, myśl dwa tak kroki jest, naprzód. No. Też tak jak gram nie ograniczaj się to do komentowania mam, CS, ale nowa seria na Y to i komentowanie serialu zdrady. Mimo nie zejdzie stop jeden karty na czasie. No już wiem, jak co robić, dla czego. Jak na premierkach się nie będzie grało, nie będzie na premierkach się chodziło. Słuchajcie, dziękuję serdecznie, naprawdę dziękuję wam serdecznie, że mimo tego, co się dzieje, to dziękuję serdecznie, że chcecie mnie wspierać, mimo też za wiadomo zasłużonych słów krytyki i w ogóle naprawdę to też dla mnie dużo znaczy, że jesteście ze mną. Sorry Izak, że tak powiem, ale słuchajcie wszyscy, którzy tak bronią Izaka. Wyobraźcie sobie, że wasza siostra jest na miejscu Paulinki i jej facet zrobił to, co Izak, wtedy też byście go tak bronili. Trzeba podejść obiektywnie, a nie kierując sympatią. Donate $5 amerykańskich od Baxter. Kakelden to fetysz, który zyskuje coraz większą popularność. Polega na przyzwoleniu na zdradę. To zachowanie najczęściej kojarzone jest z mężczyznami. Ale rogaczką może być też kobieta, a osobą, która otrzymuje przyzwolenie lub nie na zdradę Izak. No, na pewno żadnego przyzwolenia nie było, no. Znaczy, w ogóle Donate powinno być takie coś, że możesz wchodzić w mecze, nie? Bo w docie na przykład możesz wchodzić i oglądać mecze. Albo pobrać nawet te mecze, zobaczyć jak wiesz. Ale to... Wiesz, to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, no. Ja w ostatnich dniach wszystko mi tak strasznie ze mnie wyciąga energię. Mówisz, że postawiłeś na nas? Donate $10 amerykańskich od Enanemus. No to łączy się z tobą ból. Chłop ma podwyższony testosteron. Pofirtował sobie trochę, a ludzie go już kamieniami obrzucali. Na pewno nie mam podwyższonego testosteronu. Izak, ja nie chcę się wpieprzać do sypialni, ale niełatwiej przyznać, że to nie zdrada i Paulinka wiedziała, ale również korzystała z twoich znajomości. Teraz to trójkąty, przyjaźnie seksualne, aby urozmaicić sobie łóżko. No chyba, że bierzesz to na siebie. No, już nawet mi się nie chce odpowiadać na tego... Donate $5 amerykańskich od doświadczony mąż. Ale no, nie no tak, uważam też, że zasłużyłem, słuchajcie, na to. Zasłużyłem na te wszystkie teksty i tyle.